kolejnym odcinku zastanowimy się, co to jest fala. Każdy zapewne miał okazję obserwować falę, wtedy kiedy rzucał kamyki do wody, obserwował koncentryczne okręgi, które rozchodziły się od miejsca, w którym upadł kamyk. Albo też jeśli kropla wody wpada do zbiornika z wodą, to też obserwujemy taki efekt. Obserwujemy takie zaburzenie, które rozchodzi się od miejsca, w którym ten kamyk czy kropla wody wpadła. Falę możemy też oczywiście zilustrować tak jak na tym rysunku na dole, prawda, gdzie mamy jakiś stateczek, który porusza się. Raz jest na górze, mówimy, że to jest grzbiet fali, raz jest na dole tego zaburzenia, które przemieszcza się w przestrzeni. A więc mamy ogólne pojęcie, co rozumiemy pod tym określeniem fala, a dzisiaj spróbujemy sobie to przybliżyć. Jakie rodzaje fal możemy wyodrębnić? Najczęściej w życiu codziennym mamy do czynienia z falą mechaniczną. Taką falą jest na przykład fala dźwiękowa. Tutaj dla przykładu jest pokazana fala, która jest właśnie falą na wodzie. Ale falą jest również fala elektromagnetyczna, czyli światło. No tutaj ta fala różni się trochę od fali mechanicznej, bo żeby fala mechaniczna mogła się rozchodzić, potrzebny nam jest pewien ośrodek, bo zaburzenie, czyli fala rozchodząca się w ośrodku, fala mechaniczna, to jest zaburzenie, które jest przenoszone od jednej cząsteczki do drugiej cząsteczki wchodzącej w skład tego ośrodka. Natomiast jeśli chodzi o falę elektromagnetyczną, to mamy taką sytuację, że tutaj drgania ośrodka nie są konieczne i drgania dotyczą wektora pola elektrycznego i magnetycznego, jak to schematycznie zostało tutaj przedstawione na rysunku. Mamy źródło tej fali, czyli słoneczko, które emituje promieniowanie elektromagnetyczne, a więc tutaj drgają takie wielkości fizyczne, które są wielkościami abstrakcyjnymi, bo natężenie pola elektrycznego i magnetycznego to są wielkości abstrakcyjne. Ale mamy jeszcze trzeci rodzaj fal, który dopiero to pojęcie narodziło się wraz z rozwojem mechaniki kwantowej. Chodzi o falę materii. Otóż każdej cząstce materialnej można przypisać właściwości falowe. W dzisiejszym odcinku będziemy się skupiać na fali mechanicznej, a więc jakie rodzaje fal mechanicznych mogą być obserwowane. Pierwszy rodzaj, o którym chcę powiedzieć, to są fale podłużne. Fale podłużne występują na przykład w spirali, która jest jakoś wyprowadzona ze stanu równowagi, ściśnięta albo rozciągnięta, no to wiemy, że wtedy na przemian takie miejsca, w których te odległości między kolejnymi tymi spiralami zagęszczają się albo zwiększają, będą się propagowały przez całą tę spiralę. A więc mamy tutaj taką sytuację, że zaburzenie propaguje się w kierunku takim samym, w jakim, czy też te elementy spirali przemieszczają się w takim samym kierunku, w jakim przemieszcza się cała fala. Czyli falą nazwalibyśmy to zaburzenie, zagęszczenie i rozrzedzenie, ale widzimy, że również te elementy spirali przemieszczają się w prawo i w lewo, a więc mamy na kierunku takim samym, na jakim rozchodzi się zaburzenie. To wtedy jest fala podłużna. Ale możemy mieć do czynienia również z falą poprzeczną. Najprościej to jest, jeśli my spowodujemy takie zaburzenie w postaci impulsu, czyli przymocujemy linę i tę linę, tak jak na rysunku na górze, jakoś wyprowadzimy ze stanu równowagi, podciągniemy do góry albo opuścimy w dół, to wtedy takie zaburzenie w postaci impulsu będzie się przemieszczać w stronę ściany. To jest fala poprzeczna, bo cząsteczki ośrodka, czyli cząsteczki tej liny przemieszczają się, fragmenty liny przemieszczają się góra-dół, natomiast zaburzenie przemieszcza się od ręki do ściany, czyli to jest fala poprzeczna. Kierunek rozchodzenia się zaburzenia jest prostopadły do kierunku, w jakim drgają cząsteczki ośrodka. To jest fala, która jest
falą w postaci pojedynczego impulsu, ale największe znaczenie dla nas mają takie fale, które mają charakter sinusoidalny, czyli takie fale, w których to zaburzenie rytmicznie i w czasie, i w przestrzeni jest propagowane, tak jak wtedy, kiedy będziemy pobudzać tę linę góra-dół do wychylenia z położenia równowagi i wtedy będziemy mieć taką sytuację, że no oczywiście będzie to fala poprzeczna i będzie periodycznie zaburzana zaburzone to właśnie wychylenie z położenia równowagi będzie periodyczne. Jeszcze jest trzeci rodzaj fal, oczywiście, który jest kombinacją tych fal, o których wspomniałam wcześniej, czyli fali poprzecznej i podłużnej. I na przykład fala na wodzie to jest fala, w której mamy jednocześnie i poprzeczną falę i falę podłużną. I złożenie tych dwóch fal to jest właśnie fala na wodzie, ale również fala sejsmiczna, bo fala sejsmiczna to jest też fala, która rozchodzi się pod powierzchnią Ziemi, a więc dotyczy też trzech wymiarów. I tam też jest fala poprzeczna i fala podłużna. I dzięki temu, że prędkość, z jaką rozchodzi się fala poprzeczna i fala podłużna są różne, to dzięki temu możemy zlokalizować odległość od miejsca, od sejsmografu, w którym to miejscu nastąpiło trzęsienie ziemi i skąd właśnie pochodzi ta fala sejsmiczna. A więc jest to zjawisko, które jest wykorzystywane, ta różna prędkość dla różnych właśnie fal poprzecznych i podłużnych sejsmicznych jest wykorzystywana do lokalizacji miejsca tego właśnie trzęsienia ziemi. Jakie własności posiada fala? Będziemy mówić tutaj, jak powiedziałam wcześniej, głównie o fali sinusoidalnej. A więc narysujmy sobie taką falę sinusoidalną, którą sfotografowaliśmy w pewnej chwili, czyli zamroziliśmy tą falę, na przykład, którą wywołaliśmy w lince, która została umocowana do ścianki, czyli falę poprzeczną mamy. No i jakie charakterystyczne wielkości tutaj występują dla tej fali? Otóż jeśli zrobiliśmy zdjęcie takiej linki, która została właśnie wprowadzona w taki stan emisji fali, to będziemy mieć minimalne i maksymalne wychylenie z położenia równowagi i to minimalne i maksymalne wychylenie z położenia równowagi nazywa się amplitudą fali, czyli to jest maksymalne odchylenie od punktu równowagi. Maksymalne odchylenie ośrodka, od tego cząsteczek ośrodka. Druga właściwość, która tutaj może na tym rysunku też być łatwo zauważona, to jest długość fali. To jest odległość między kolejnymi powtórzeniami kształtu fali. Na przykład umownie nazywane są te maksymalne, te amplitudy w górę najwyższe. Najwyższa amplituda odpowiada grzbietowi fali, a najniższa odpowiada dolinie fali. I odległość między kolejnymi, sąsiednimi grzbietami albo dolinami fali nazywa się długością fali, oznaczone przez lambda. Kolejne parametry, które charakteryzują falę, to jest okres fali. I okres fali to jest odstęp czasu pomiędzy momentami, kiedy grzbiety albo doliny, albo jakikolwiek inny punkt, w którym kształt jest taki sam, dla dwóch sąsiednich fal przechodzi przez ten sam punkt. Kolejną wielkością, która jest ściśle związana z okresem, to jest częstotliwość. I częstotliwość jest odwrotnością okresu. I to jest ilość grzbietów czy też dolin, które w ciągu jednej sekundy przechodzą przez ten sam punkt. No jeszcze prędkość fazowa fali, bardzo ważny parametr i z definicji, ze względu na to, że w czasie równym okresowi fala pokonuje drogę równą długości fali, no to prędkość fazowa fali jest określona takim wzorem, że to jest długość fali dzielona przez okres. Wyprowadzimy sobie teraz równanie fali i żeby to wyprowadzić, to zauważmy, jak wyglądają fale w dwóch sekwencjach, czyli zrobimy sobie zdjęcie fali dla chwili t równej 0. Powiedzmy, że wybieramy taką falę jak ta, która jest tutaj na pomarańczowo zaznaczona.
I w związku z tym, jeśli taką falę wybraliśmy, to możemy oczywiście zapisać, ponieważ jest to zależność Y od X, która jest zależnością periodyczną ze względu na odległość X, za pomocą następującego równania, że jest to wychylenie z położenia równowagi Y maksimum, które odpowiada amplitudzie tego drgania i tej fali i razy sinus 2pi dzielone przez lambda razy x. Dlaczego 2pi dzielone przez lambda razy x? Ano to wiąże się z tym, że funkcja sinus jest funkcją okresową z okresem 2pi, a więc za każdym razem, kiedy wartość x będzie równa całkowitej wielokrotności n razy lambda, to otrzymamy tą samą wartość fazy w tym równaniu, a więc otrzymamy to, co wynika z powtarzalności tego ruchu. Czyli to jest sytuacja, kiedy t jest równe 0. Możemy też jeszcze wybrać sytuację za chwilę, dla dowolnej chwili t, to ilustruje ten niebieski wykres, czyli zrobiliśmy drugie zdjęcie po chwili t i wówczas równanie jest następujące. Podobne jak poprzednio, ale w czasie t, po którym robimy zdjęcie, fala zdążyła zrobić drogę i ta droga jest równa prędkość fali razy czas. A więc do tego punktu, który ma współrzędne v razy t, fala musiała pokonać drogę v razy t w czasie równym t, czyli można powiedzieć, że to zaburzenie dotarło do współrzędnej x równa się v razy t po pewnym czasie, opóźnione w stosunku do tego zaburzenia, które było w chwili t równej 0. A więc i dla położenia x równego 0. A więc dlatego w tym równaniu od x musimy odjąć x, które jest związane z położeniem po chwili t. Czyli otrzymujemy takie równanie. A więc dalej, jeśli podstawimy sobie zrównania, które opisuje prędkość fazową fali, że to jest długość fali przez okres, to otrzymamy inne równanie, które jest bardzo wygodne do interpretacji tego zachowania się fali, że to jest 2pi razy x przez lambda minus t przez t. Dalej. Przepisałam to równanie na drugim slajdzie i teraz wygodniej jest wprowadzić pojęcie wielkości, która jest równa 2pi przez lambda. Ta wielkość nazywa się liczbą falową i oznaczana jest jako k. K równa się 2pi przez lambda. I jeśli też zauważymy, że okres to jest związany jest z prędkością kątową albo z częstością, inaczej takim wzorem, że omega to jest 2pi przez t, to równanie zmieni swoją postać. Będzie wyglądało następująco. Y od xt równa się ym sinus kx minus omega t, czyli zastanówmy się, co oznaczają wszystkie wielkości jeszcze raz w tym równaniu. Y od xt to jest wychylenie z położenia równowagi w danym punkcie o współrzędnej x i w danej chwili t. I to wychylenie jest charakteryzowane przez amplitudę, której wartość jest równa y maksimum, oraz funkcję, która jest funkcją periodyczną położenia i czasu. A więc fala zapisana za pomocą tego równania ilustruje to równanie ilustruje zaburzenie, które przemieszcza się w kierunku osi plus x, proszę zwrócić uwagę, że w kierunku osi plus x, bo tak założyliśmy sobie, wyprowadzając to równanie. Gdyby to było w kierunku osi minus x, to wtedy musielibyśmy zmienić tutaj znak przy x. A więc jest to równanie fali płaskiej rozchodzącej się w kierunku osi plus x i jest to zaburzenie, które jest periodyczne ze względu na położenie i ze względu na czas. A więc dlatego jednocześnie jest to funkcja periodyczna na wykresie zaburzenia y, wychylenia z położenia równowagi od czasu i na wykresie y od x.
Tyle tytułem wstępu na temat fal. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.